Cześć, witam was serdecznie. Z tej strony Rekim Biznesu. Słuchajcie, dzisiaj, jak zawsze na kanale, chyba mega odcinek, mówiący o ogólnym świecie kryptowalut. Chciałbym wam pokazać pewne rzeczy, które dzieją się i które będą dziać się w niedalekiej przyszłości. Moi drodzy, jak widzicie tutaj pierwszy artykuł China Analysis, wskaźnik adopcji Bitcoina na największych kryptowalut rośnie o 880%. Słuchajcie, ja bym chciał dzisiaj opowiedzieć o. Inwestowaniu, o mądrym przemyśleniu swoich dróg, strategii, zakupów na podstawie artykułów, które pokazują nam, że świat cyfrowych walut ma się bardzo dobrze, a jest postrzegany przez niektóre instytucje nawet jako super inwestycje na przyszłość, tak? To uświadamia, Myślę niektórym ludziom, że pojawiając się w świecie kryptowalut, zrobili dobry krok do przodu i pozwoli im to w pewien sposób pomnożyć swoje oszczędności. Nie wiem w jaki, bo każdy z nas jest indywidualnym inwestorem i każdy z nas ma indywidualne podejście do pewnych zagadnień oraz inwestycji. To znaczy, no każdy z nas inwestuje inną kwotę pieniędzy. Każdy z nas widzi inne projekty jako Projekty, które wystrzelą w górę. I każdy z nas ma również inne potrzeby oraz progi zamknięcia, nie wiem, swoich pozycji, zysków. Niektórzy mają to, że chcą osiągnąć tutaj, nie wiem, duże, duże miliona, Niektórzy, niektórym wystarcza po prostu stuprocentowy zarobek. tak? Ja nie będę tutaj wnikał, bo to jest indywidualna sprawa każdego z nas. Nie będę tu nikogo pouczał ani mówił, że najważniejsze jest, nie wiem, mieć w kieszeni te pieniądze, a nie tylko na giełdzie czy na portfelu, bo uważam, że ktoś kiedyś mi powiedział, że zysk liczymy dopiero po tym, jak wychodzimy do stablecoinów lub gotówki Fiat, a nie na, na portfelu, którym jest dany projekt kryptowalutowy, moi drodzy. Bo bywały czasy. I chciałbym to przypomnieć tu wszystkim, którzy są tak mega sceptycznie nastawieni do mojego kanału, że na przykład sprzedaję coś z określonym zyskiem, że bywały czasy, kiedy to w ciągu jednej chwili kryptowaluty potrafiły spaść 35%, moi drodzy. I bywały takie czasy, i to było nie raz nawet. A więc przypominam o tym, że nic tu nie ma pewnego i nic nie jest na 100%. Pewne, że tyle zarobisz i tyle wyciągniesz z danego projektu kryptowalutowego. Ale chciałbym przejść do tego artykułu, bo on jest mega, uważam, ważny. Słuchajcie, zobaczcie, firma analityczna China Analysis ujawniła swój Global Crypto Adoption Index 2021, części bardziej szczegółowego raportu, który zostanie publikowany we wrześniu. Okazuje się, że bitcoin i inne kryptowaluty znajdują się na bardzo wysokim poziomie adopcji. Nie tylko handel i spekulacje. Wnioski Chain Analysis opierają się na metodologii, która nie dotyczy wyłącznie kwestii wolumenów. Analitycy twierdzą, że wyniki zaprezentowane w badaniu adopcji bitcoina i kryptowalut obejmują kraje, w których działa profesjonaliści, instytucje, a także te osoby, e, także te, w których polegają na nich zwykli ludzie w ten sposób indeks próbuje mierzyć rzeczywiste przypadki użycia nie tylko handel i spekulacji Chan Analysis przeanalizowała dane ze 154 krajów i zmierza obecny w nich stopień adopcji kryptowalut za pomocą następujących wskaźników otrzymanej i przekazanej wartości kryptowalut on-chain pomiaru aktywności kryptowalut, wolumen obrotu na giełdach, czyli peer-to-peer -peer, i zmierzona aktywność zwłaszcza na, rynku, na rynkach wschodzących indeks Wyniki indeksu danego kraju może wynieść 1, to najwyższa wartość wskaźnika adopcji. Jak widać poniżej, zgodnie z Global Crypto Adaptation Index 2021, Wietnam zajmuje pierwszą pozycję z wynikiem 1 w indeksie. Pozostałe kraje w pierwszej dziesiątce pod względem adopcji kryptowalut mają gospodarki wschodzące, a ich wyniki w indeksie są dalekie od wyników uzyskanych przez te, które zajmują główną pozycję. No i tu mamy Indie, Pakistan, Ukraina, Kenia, Nigeria, Wenezuela i tak dalej. Ktoś powie, no tak, ale to są państwa gdzieś, które borykają się z jakimiś problemami w swoich krajach finansowymi, inflacyjnymi i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, chciałbym wam przypomnieć, że te kraje właśnie przede wszystkim będą Dążyły do tego, żeby wprowadzić cyfrowe waluty, a będzie to się działo poprzez zwykłych zjadaczy chleba, moi drodzy, dlatego że zabezpiecza to właśnie ich pieniądze przed tą holendalną inflacją, która się pojawia, tak? Pozwala to w pewien sposób gdzieś zminimalizować straty oraz ulokować swoje ciężko zarobione pieniądze i mieć pewność, że to za chwilę nie będzie warte zero, moi drodzy tu mamy tą tabelkę przedstawiającą te państwa zobaczmy, rzeczywiście te państwa tak jak tu jest napisane w tym artykułu są schodzącymi rynkami, tak? Ale to pokazuje moi drodzy, że nie tylko kraje mocarstwa całego świata rządzą i będą rządzić poprzez dyktowanie określonych warunków walutowych na całym świecie to pokazuje, że te słabe kraje, te Borykające się często z różnymi problemami finansowymi oraz, no nie wszystkie to mówię, tak? ale większość z nich, ma swoją strategię i ta strategia jest oparta o cyfrowe waluty, moi drodzy. To właśnie pokazuje, jak duża adopcja będzie za parę lat w świecie cyfrowego pieniądza. I tego się nie da uniknąć, moi drodzy. Zresztą pokażę Wam następne. następne Artykuły, co, o czym mówi to? Znacznie więcej krajów o gospodarkach wschodzących, jak Argentyna, Togo, zajmuje wysokie pozycje w rankingu, nawet powyżej supermocarstw, takie jak Chiny, Federacja Rosyjska. China Analysis twierdzi, że ludzie w tych regionach używają kryptowalut, aby chronić swoje bogactwo i walczyć z dewaluacją wysokich loka lokalnych walut, których używają do wysyłania, odbierania przekazów pieniężnych oraz transakcji biznesowych. No, to co przed chwilą powiedziałem. Po jasno i wyraźnie jest napisane, tak? Zabezpieczając swoje bogactwo, moi drodzy. I zobaczcie, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, nikt nie myśli teraz i nie pisze tutaj o zabezpieczaniu poprzez metale szlachetne, kamienie, jakieś i inne rzeczy, które kiedyś były postrzegane jako, można powiedzieć, taki stabilny ulokowanie swoich pieniędzy, tak? Mówi się o tym, że będą oni lokować je w cyfrowe waluty, które są gdzie gdzie nie albo w większości przedstawiane jako okropne zło i pomiot diabła. I tu zobaczcie, 880% wzrostu adopcji kryptowalut w krajach rozwiniętych. Adopcja kryptowalut jest wspierana poprzez instytucje. Przełożyło się to na rynek kryptowalut, gdzie Bitcoin i większość kryptowalut w pierwszej dziesiątce pod względem kapitalizacji rynkowej zaliczyły rajd cenowy do nowych rekordów czy czasów. W raporcie badania China Lizis czytamy: Koniec drugiego kwartału 2020 roku po okresie niewielkiego wzrostu całkowita globalna adopcja wyniosła 2,5 w oparciu o nasze zsumowane wyniki indeksy krajów. Na koniec drugiego kwartału 2021 roku łączny wynik wynosi 24 co sugeruje, że globalna adopcja wzrosła o ponad 2300% od trzeciego kwartału 2019 i ponad 881% w ciągu ostatniego roku. A więc, słuchajcie, no nie będę tu zanudzał Was dalej tym artykułem, ale to pokazuje, jakie ogromne znaczenie ma cyfrowe waluty mają. I teraz trzeba sobie tylko zadać jedno kluczowe pytanie w tym wszystkim: tak? jakie projekty mają rzeczywiście Odniesienie do tego tutaj tematu, tak? No bo nie są to wszystkie projekty kryptowalutowe, moi drodzy. Nie oszukujmy się. Następnym artykułem, którym chciałem się z Wami podzielić, to zobaczcie, jest artykuł Stablecoiny w ruchu. Czy najwięksi znowu chcą kupować bitcoiny w dołku? Moi drodzy, na giełdy wpływają Stablecoiny warte setki milionów dolarów, dolarów. Czy najwięksi gracze szykują się do zakupów w dołku? I tu mamy zrozumieć przepływ stablecoinów. Dane on-chain pokazują ogromne napływy stablecoinów w wartości 220 milionów dolarów na giełdy. Sugeruje to, że bitcoinowe wieloryby mogą chcieć wy wybrać się na zakupy. Jak wskazała firma CryptoQuant, zcentralizowane giełdy notowały wczoraj napływ inflow stablecoinów w wartości ponad 220 milionów dolarów. Moment tego ogromnego wzrostu wydaje się zgadzać z momentem, która cena bitcoina wskazuje spadek. Wpływy na giełdy to wskaźniki, które pokazują ilość stablecoinów wchodzących na scentralizowane giełdy z portfeli osobistych. Gdy wartość tego wskaźnika rośnie, oznacza to, że coraz więcej inwestorów przymierza się do zakupu innych kryptowalut, takich jak bitcoin. I na odwrót, gdy wskaźnik napływu bitcoinów na giełdy spadnie, można to czytać jako przesłankę tego, że inwestorzy nie są zainteresowani upłynięciem swoich monet. Przed zakupem na rynku mogą chcieć poczekać, aby zobaczyć, jak zmienia się cena kryptowalut. A więc, moi drodzy, Gdzieś tam można czytać na tym portalach różnych informacyjnych odnośnie kryptowalut, że Bitcoin ma znowu zaliczyć lekki spadek i myślę, że możliwe jest to, że duzi inwestorzy przygotowują się na ten scenariusz ktoś powiedział, że będzie jakaś zjazd, korekta nie będę tu prognozował ile, do, do jakiej kwoty bitcoina, mówiło się 37, 40, różnie różnie moi drodzy, to co analityk będzie mówił inaczej, co inny, inna osoba medialna będzie to mówiła inaczej, aczkolwiek jeżeli ten rzeczywiście spadek będzie, to możemy się spodziewać po tym artykule, że są chętni na zakup znowu bitcoina, dlaczego? Moim zdaniem po tym spadku e, ma nastąpić znowu rajd e, w okolice 50 tysięcy. Zost jeżeli zostanie tam przełamana ta bariera oporu, ma to posłużyć później za wsparcie i mamy lecieć na nowe ATH Bitcoina. Wszystko mniej więcej mogłoby się zgadzać, jeżeli mówi się o wzrostach jesiennych, moi drodzy, bo jeżeli Bitcoin teraz przygotuje się na koniec sierpnia z lekkim wypadem na pod 50 tysięcy, a we wrześniu zacznie ten próg stosować jako wsparcie i iść do góry, no to możemy powiedzieć, że w październiku listopadzie możemy zobaczyć nowe ATH, ale to wszystko jest tylko i wyłącznie założeniem. To nie jest prognozą w 100% aczkolwiek widzicie, co się dzieje i takie informacje, które czytamy o tych rzeczach, mają na pewno odniesienie na rynkach kryptowalutowych lub będą miały odniesienie, tak? I tutaj e, zobaczcie, to jest te wykresy, są to, jak przedstawia się sytuacja na wykresie yy, i to wartość wskaźnika przepływu wzrosła 16 sierpnia, gdy na centralizowane giełdy płynęło wartość tam do 220, co ciekawe, cena bitcoina, żółta krzywa na wykresie, to zobaczmy żółtą krzywą na wykresie. Spadła z 47500 do 46 46000 tuż przed wspomnianym wyżej skokiem. Inna miara rezerw giełdowych. Niebieska linia wzrosła wraz z napływem stablecoinów na giełdy. Rezerwy giełdowe odzwierciedlają całkowitą ilość tokenów na giełdach. Wzrost ich wartości ma tu przepraszam ma tutaj zatem sens. Biorąc pod uwagę, iż timing zmian w okresie wskaźnika odpowiada spadkom i ceny bitcoina i fakt, że wpływy są dość znaczne, wydaje się prawdopodobne, że są to wieloryby, inwestorzy instytucjonalni, którzy próbują kupić Bitcoina w dołku. I teraz cena bitcoina w chwili przygotowania niniejszej publikacji wynosiła 45 tysięcy, co oznacza spadek o 1,5% w ciągu 7 dni. Na przestrzeni ostatniego miesiąca kryptowaluta odniosła 41% zysk. Oto wykres przedstawiający trendy wartości bitcoina w ostatnim ciągu, w ostatnim ciągu 3 miesięcy. No i zobaczcie, jak to wyglądało, i to, co ja mówię. Tak, jest to pewien. Pewna informacja moi drodzy, którą trzeba by było przekalkulować, przemyśleć i być przygotowanym, tak jak ja powiedziałem, mieć otwarte pozycje na ewentualnym spadku na wejście. To nie trzeba powtarzać 10 tysięcy razy, bo każdy mądry i zdrowy inwestor wie, że powinien być przygotowany na taki scenariusz i powinien mieć zaznaczone pozycje na wejście, na otwarcie, już wiedząc po prostu po jakiej cenie chce zakupić dany projekt. Następnym artykułem, który się pojawia w świecie, to jest, zobaczcie, e, następny artykuł, możecie sobie zobaczyć, coraz większe inwestycje w kryptowaluty. To wszystko jest z moi drodzy, jakbyście chcieli całe po poczytać. Według najnowszego raportu przygotowanego przez KPMG, Międzynarodową Sieć Audytorsko-Doradczą, Tegoroczne inwestycje w kryptowaluty są prawie dwa razy wyższe niż w ubiegłym roku. I powiem Wam, że to nie jest tutaj, można powiedzieć, jakieś napędzanie czegoś czy, czy mówienie jakieś nieprawdy, no bo to są firmy audytorskie, tak? Doradcze, no to przeprowadzają to na zlecenie jakiegoś pewnie podmiotu, aczkolwiek, no. Nie jest to jeden artykuł w całym internecie informujący o tym, że adopcja kryptowalut wzrasta z roku na rok. Więc no, prawdopodobieństwo tego, że tak jest faktycznie, jest naprawdę wysokie. Tak? Bo niektórzy powiedzą, że no, wszystko można napisać, wszystko sprzedać: kupuj fakty, sprzedawaj plotki. No, ja to wszystko rozumiem, ale chciałbym Wam powiedzieć, że to nie jest jedyna. Jedyny artykuł, tak, który o tym mówi. I tu zobaczcie, zdaniem analityków odpowiedzialnych za przygotowanie raportu, kluczowe znaczenie dla przyszłych inwestycji może odegrać prowadzenie regulacji. Pamiętacie, mówiłem wczoraj Wam o mm, kryptowalutach, o świecie NFT, tak, o regulacjach, właśnie, że dopóki nie będzie tych regulacji jasnych i klarownych, co wiąże się oczywiście z jakimiś obostrzeniami, jakimiś. Mm, rygorem, jakimś zakazem, nakazem i tak dalej, kryptowaluty będą postrzegane cały czas jako tylko i wyłącznie spekulacyjne inwestycje. I to trzeba z tego sobie trzeba zdać sprawę. Tak? Inwestorzy coraz częściej kupują kryptowaluty. Najnowszy raport e, z serii raport Pulse of Fintech H121 potwierdza, że coraz więcej firm, funduszy oraz rządów wskazuje zainteresowanie rynkiem fintech. Zainteresowaniem cieszą się nie tylko technologie blockchain, ale również same kryptowaluty. O ile w całym 2020 roku łączna kwota inwestycji wyniosła 2,2 miliarda dolarów, to już teraz sięga 3,7 miliardów, tym samym choć, chociaż do końca roku zostały jeszcze kilka miesięcy, to kwota zainwestowana w rynek związany z blockchainem i kryptowalutami jest już prawie 69% większa. A więc, moi drodzy, jaki z tego się nasuwa wniosek? Nasuwa się taki wniosek, że jeżeli ktoś ma jeszcze jakiekolwiek obiekcje odnośnie inwestowania, Oczywiście zdroworozsądkowego i inwestowanie w kryptowaluty wiążą się z utratą wszystkich środków. Z tego sobie też trzeba zdawać sprawę. Jeżeli kupimy projekt, który jest shitcoinowy i może spaść do zera i stracimy wtedy wszystkie pieniądze, to trzeba też wiedzieć. No to pokazuje, że mądre kupienie pewnych projektów będzie się wiązało z tym, że w przyszłości zbierzemy z tego plony. No Inaczej się tego chyba nie da odczytać. Informacje zebrane w raporcie potwierdzają więc to, czym na no, Wang Bithub pisaliśmy wielokrotnie. Eee, nawet co drugi duży bank ma ekspozycję na kryptowaluty. Fundusz hedgingowy Marshall Weiss zainteresowany rynkiem kryptu i zamożni klienci Wells Fargo uzyskują ekspozycję na Bitcoin. Dodatkowe dane zawarte w raporcie KPMG są zgodne z wynikami ankiety przedstawionymi niedawno przez firmę InterTrust Wzięło w niej udział 100 dyrektorów finansowych zarządzającymi funduszami hedgingowymi, Z udzielonych przez nich odpowiedzi wynikało, że w ciągu 5 lat kryptowaluty będą stanowiły nawet 10% aktywów tego typu funduszy. Szczegółowe informacje tu znajdziecie sobie w artykule. tak? Zobaczcie, 10%. To ja też mówiłem już dawno o bankach, które po cichu, można powiedzieć, gdzieś tam z tyłu przez małą furtkę mają plany. Inwestowania w kryptowaluty, moi drodzy. Powiedziałem Wam, że tego się nie da zrobić na już, na teraz, natychmiast. To musi trwać jakiś proces i muszą pojawić się jakieś regulacje. Ale to trwa i to cały czas, można powiedzieć, jest wdrażane małymi kroczkami, moi drodzy. Małymi, powolutku, powolutku. A później zobaczycie, jak banki będą już instytucje obkupione, obładowane w świecie kryptowalut. Pojawią się dopiero ci, co są niedowiarkami, i będą od nich kupowali za grube, grube pieniądze, moi drodzy. Tak, za grube pieniądze. Będą tworzone lokaty kryptowalutowe, moi drodzy. Będą tworzone fundusze kryptowalutowe, emerytalne, nieemerytalne, najróżniejsze inne. Będzie to po prostu główne, po czasie, po jakimś, główną domeną banków. Cyfrowe waluty, moi drodzy. Oni o tym wszystkim już wiedzą dawno. Tylko my, zwykli zjadacze chleba, dowiemy się, kiedy oni będą e, już na to tak przygotowani, że wszystkim powiedzą, że tak, to jest wszystko ok, to wszystko jest w porządku, teraz możecie wyinwestować. <grym> no właśnie. No i tutaj macie kryptowaluty, to istotny trend dla inwestorów. Dla inwestorów, którzy do tej pory nie brali pod uwagę ulokowania przynajmniej części swojego kapitału w kryptowalutach, zaskakujące może być to, że KPMG uważa, że fintech i kryptowaluty będą jednym z najważniejszych trendów w najbliższych miesiącach. Z czasem natomiast zainteresowanie inwestorów może przynieść się na rynek NFT. Zobacz też NFT, cyfrowa sztuka, moda prania pieniędzy Pełny raport w formie PDF dostępny jest na oficjalnej stronie firmy. Możecie z nim zapoznać się, klikając w ten link. Artykuł cały jest na GitHubie. No i zobaczcie, no przecież ja nie wymyślam to, co mówię w moich filmikach. Ja nie tworzę tu historii nowej, nowoczesnej jakiejś, tylko po prostu mówię o czymś, co się będzie działo za jakiś czas. To potwierdzają to firmy, same banki, instytucje, inwestorzy. Że oni widzą w tym po prostu swój zysk, swój nowy zysk, moi drodzy, nową drogę do zarabiania ogromnych pieniędzy. Ogromnych. Bo to, moi drodzy, jest dopiero, można powiedzieć, preludium do tego, co będzie się działo, kiedy to, tak jak powiedziałem, będzie akceptowane oficjalnie przez wszystkie banki na całym świecie. I ostatnim artykułem, czwartym. Moi drodzy, no to zobaczcie, Bitcoin zamiast złota taką możliwość dopuszcza analityk Bloomberga. Już kończąc to, co dzisiaj chciałem Wam przekazać w tym odcinku, ten artykuł właśnie, że Bitcoin zamiast złota, to co powiedziałem Wam, kiedy poruszaliśmy te kraje z rynkami dopiero wschodzącymi, że tam już nie patrzy się na to, żeby ktoś kupował złoto, żeby ktoś blokował w kamienie szlachetne lub cokolwiek innego. Tam się patrzę, żeby kupować kryptowaluty, moi drodzy. Tam się patrzę, żeby kupować bitcoina. I zobaczcie, co tutaj jest w tym artykule, że podczas konferencji Berton Woods, The Relinkment, w której uczestniczyli ekonomiści, analitycy inwestorzy dyskutowano na temat bitcoina, zdaniem jednego z analityków Bloomberga, najstarsza kryptowaluta może zastąpić złoto. Nie będę tu zamęczał Was i czytał, że co było tam, że kto powiedział i tak dalej, bo to możecie sobie również przeczytać na BitHubie, ale to pokazuje moi drodzy i umacnia jeszcze tą tezę, o której ja cały czas Wam mówię od nie wiem pół roku, od roku, jak istnieje mój kanał. Pierwsze moje nawet filmiki o tym mówiły, że przyszłość jest jasno określona, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o płatności, jeżeli chodzi o inwestowanie. Są, Jest to cyfrowy świat, moi drodzy. Nie będę tu nazywał określonych projektów kryptowalutowych, które będą w tym świecie uczestniczyły. No na pewno to Bitcoin, Ethereum, nie wiem Cardano i wiele, wiele innych blockchainów, które powstają i budują się dopiero, moi drodzy. I też to jest filmik na moim tutaj kanale o właśnie blockchainach, z którymi wiąże się ogromne przyszłości, moi drodzy. I to nie jest tak, że um, ten proces się zatrzymał i tylko te blockchainy zostały, nie? Będą powsta powstawać nowe. Dlatego tak ważne jest bycie w świecie kryptowalut również na bieżąco, tak? Żeby na bieżąco brać udział w tych wydarzeniach, które się dzieją. Mówiłem o Grach NFT ostatnio w moim odcinku, o sztuce cyfrowej, mówiłem też również o platformach Defi, tak? O zostań rolnikiem i kość pieniądze. No to wszystko, wszystko razem kumuluje się i daje nam odpowiednie zyski. Jeżeli ktoś z tego korzysta, moi drodzy. Jeżeli ktoś jest otwarty na pewne innowacje w świecie kryptowalut, no to z tego tytułu przynosi mu to jakieś zyski. Chciałbym Wam powiedzieć, że patrzmy na to wszystko przez pryzmat takiego zdrowego rozsądkowego inwestowania. To nie jest tak, że jakaś gra pojawia się na rynku i od razu wszyscy lecimy tam, kupujemy pakiety, kupujemy, Bóg wie co, bo ta gra odniesie. Sukces. Nie, to nie jest tak, moi drodzy. Powiedziałem to i mówię, jeszcze raz wam powtórzę, to, co się dzieje na rynku kryptowalut, ma odzwierciedlenie w postaci e, tylko i, w, i pewnych obiecanek, cacanek, tak można to powiedzieć. Bo można sobie napisać wszystko, można obiecać najróżniejsze rzeczy, ale rzeczywista e, taka. Adopcja tego projektu, czyli rzeczywiste wprowadzenie realizacja, dopiero następuje po jakiejś tam weryfikacji, po jakimś czasie, moi drodzy. Kiedy zaczyna się proces wprowadzania tych obietnic, nie od razu na samym początku. W samym początku to są świetlane przyszłości każdego projektu. Można poczytać o nim, Bóg wie, co on chce uzdrowić i jak chce uzdrowić świat, a później przychodzi realna. Można powiedzieć dopiero rzeczywistość, i wtedy dopiero można poznać się, czy projekt jest rzeczywiście godny zaufania. Czy ten projekt będzie realizował swoje postanowienia, czy ten projekt będzie wprowadzał różne innowacje, jaką ma użyteczność, ile ma e, użytkowników, jaką ma społeczność, I, i tak dalej, i tak dalej. I to wtedy daje nam fundamenty do tego, żeby w to inwestować. I dlatego powiedziałem, nie bądźmy napaleni, nie bądźmy w gorącej wodzie kompanii. To wszystko przyjdzie z czasem, moi drodzy. Ja wiem, że czas to pieniądz i, i tak dalej, i tak dalej, można tak powiedzieć. Ale robiąc głupie kroki będziemy mieli tylko z tego tytułu e, straty, nie korzyści, moi drodzy. Czę, lepiej czasami wziąć mniejszy procent, ale pewny niż większy, ale mega ryzykowny. No tak to się kształtuje. I podsumowując dzisiejszy odcinek, moi drodzy, powtórzę to jeszcze raz. Jeżeli ktoś zastanawia się, rzeczywiście, czy warto inwestować, czy warto tutaj swoje pieniądze lokować, to myślę, że dzisiaj pokazuje Wam to, że tak, że tak, że warto. Tylko w odpowiedni sposób i mądrze. Adopcja kryptowalut idzie w bardzo dobrym kierunku. Aczkolwiek jeszcze długa, długa droga przed nami. Dziękuję serdecznie za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Cześć.